Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w nowym odcinku z The Sims 3 na moim kanale i jest to kontynuacja naszej serii Idealna Niania, która teraz przekształciła się w Idealną Mamę. Tak jak wspominałam w ostatnim odcinku Niani, tak też czynię. Tak, obecnie Cheryl jest na posterunku policji, ona tam coś tam uczyła ich negocjacji, tak? Jako szanowna niania całego miasta. Poprosili ją o lekcję. Ojej, co mnie tak tepło do przodu. Tak, niech wróci sobie stamtąd. Jak możecie zauważyć, mieszka już z nami również Chase, ponieważ dzisiaj jest dzień oświadczeń. No tak, oczywiście, że on musi oświadczyć. I tymczasem korzysta z wszystkich dobrodziejstw naszego wspaniałego domku, na który ciężko zapracowałyśmy, my i nasze kotki oczywiście, bo sam Chase wniósł do naszego domu marne 1000 simoleonów, znaczy nie, to nawet nie 1000, bo 1000 to ona teraz zarobiła, on wniósł jakieś 100 simoleonów i nic więcej, bo on nie miał domu, ani rodziny, ani niczego, więc no... Tak wygląda sytuacja, moi drodzy. I tekstury się z... Tekstury się nie bały i się zebały. Okej, nie mam pytań. Nastała szarość. A chciałam wam pokazać właśnie, jak się zmienił nasz dom. O, wróciło wszystko. No, więc teraz wszystkie zabawki zniknęły. Nasz salon stał się w końcu normalnym salonem. I mamy też ładną kuchnię. Te szafki się wczytały? Wczytały, one po prostu taki kolor mają chyba. Łazienka troszkę się zmieniła, bo mamy też pralkę. No i nasza sypialnia tutaj minimalne chyba odniosła jakieś zmiany. O, zapomniałam, widzę, jednych zasłonek tutaj dać. Ale to tam nic strasznego, myślę. No i tak to teraz, moi drodzy, wygląda. Tak teraz się prezentuje nasz domek i nasze życie. A Chase chce zostać politykiem, więc go już przyjęłam do tej pracy i on będzie szedł do niej. Aha, jeszcze jedno muszę chyba zrobić. No, musiałam nam zmienić długość pół roku, no bo już nie jesteśmy nianią, nie potrzebujemy tego dodatkowego dnia pracy. Dobra, zrobił się wieczór, więc może dosyć tej zabawy. Weź ją zaproś na randkę. Nie dość źle, jest romantyczne. Pocałuj. Romantyczne. Gdzie tu jest w ogóle zaproś na randkę? Podaję jeszcze kwiatki. Musimy się udać w jakieś romantyczne miejsce. Bo jak wiecie lub nie, naszym celem będzie tutaj osiągnąć pragnienie życiowe naszej drogiej Cheryl, czyli ona chce wychować piątkę dzieci, aż osiągnął wiek nastolatka. To jest nasz główny cel tej rozgrywki, więc czemu nie mogę zaprosić jej na randkę? O, jest tutaj, zaproś na randkę, Boże. Zaproś ją na randewu. Pojedziemy oczywiście jej ekstrawaganckim samochodem, który stoi tu. Piękny jest. Tak, zgodziła się. Oczywiście, zróbmy tak. Razem przywrócimy to miasto do góry nogami. Oh yes! Tylko weź się ubierz. Tutaj chyba pierwszy strój ci dałam taki w miarę. Ty masz jakiś strój? Pan mniejszy? Obydwoje się wystrójcie, a co? Nie można? Można. Ona by chciała, widzę, chciała iść do kina, ale nie mamy miejsca na to. Więc idziemy na razie w inne miejsce. To niech oni idą najpierw na film. I tu chyba jest ta restauracja. Chociaż nie wiem, czy to ta. Chyba tak. Potem sobie zjemy w restauracji z sympatią. Co prowadzisz naszego
ekstra niewidzialnego samochoda. Super, gdyby jeszcze te tekstury się wczytywały, to byłoby całkiem spoczko. No ale cóż, kiedyś można było tutaj robić różne barabara, postaraj się o dziecko i takie tam rzeczy. Ale to chyba zwiedzając teatr, a w kinie nie. No i jak już po filmie? Co to, restauracje nam zamknęli? Że nie poszli? No jak to? O nie! 23 wary, no świetnie po prostu. A tu? O, tutaj możemy jeść. Ale to jest królicza nora, a tam chyba można było sobie usiąść na zewnątrz. No i... A nie, czekajcie, są tu stoliki na zewnątrz, ale nie wyjdą raczej. Czy ty odebrasz lekcję? Ty wyglądasz, jakbyś był starym dziadem. Nie żeby coś. A może na plaży? Tak. Czy tu jest romantycznie? Chyba tak. Wystarczająco. Czy to jest lampa? Włącz wszystkie światła. O! I tu się wybierzemy z naszą sympatią. Dacie jeszcze radę? Kurde. Mogą nie dać rady. Ale czemu się żeście poprzebierali? Tak mi zależało, żebyście ładnie wyglądali. Nie, no musicie się przebrać z powrotem. Elegancko proszę wyglądać. Elegancko. Potem podejdź tu. I ty podejdź tu. No nie. Akurat w tym momencie jakiś stary kosmita musiał tutaj przylecieć. Też sobie brał okazję. No dobra, jedźmy z tym koksem romantyczne. Trzymaj za ręce. Romantyczne pochwal wygląd. Romantyczne pocałuj. I romantyczne... Zapomniałam, że to nie jest tak łatwo i że nie będzie od razu... Że od razu tak nie będzie, że muszę się oświadczyć. Muszę robić dużo interakcji, żeby to wyskoczyło. Nadal tu ciemno, no ale cóż. Co ja mogę? O, czekajcie. Ściskuj się, pokaż okoliczku. Nie ma jeszcze, oświadcz się. Weźcie z tymi powiadomieniami. Poproszę oświadczyny. Jest, zaproponuj małżeństwo. Wielka chwila. Te głupie... O. Iskryń. Jak romantycznie. I spełniłeś się w końcu to pragnienie. Uuu, wieczór panieński. No nie, z kim niby, jak ty nie masz przyjaciółek? Przepraszam bardzo. I w ogóle to zakończmy tą randkę. Tak sobie teraz patrzę na jej znajomych i ona co prawda ma znajomych, ale to w większości były jej dzieci, którymi się zajmowała. I trochę lipa, żeby zapraszać dzieci na wieczór panieński czy coś w tym stylu. W ogóle mamy dzisiaj dzień wypoczynku, to się świetnie składa. Ja pomyślałam, że skoro oni i tak nikogo nie znają, to mogą chyba wziąć ten taki cichy ślub. No nie? Chyba jest taka możliwość do Sims 3 też. Czy ty możesz też już wstać, bo już jest taka godzina? Chciałam na nią kliknąć, ale nie mogę, jak ona jest pod prysznicem, a nie mogę jej trafić. Więc myślę, że po prostu wybierzemy się na tą plażę i weźmiemy sobie cichy ślub, żeby też było tak romantycznie. Niech będzie, że... Cześć, na początku związku się jeszcze stara. Wiecie, o co chodzi. Jest właśnie we ślub prywatny i myślę, że to jest spoko. Bo i tak nikogo nie znają, a rodziny nie mają. Kogo mają na to zaprosić?
No, kogo? Szefową i te wszystkie dzieciaki, co ona wywołała, no tak trochę lipa, szczerze powiem. On też musi mieć prysznic. Ja im przygotowałam co prawda ładne stroje, ale to nic nie szkodzi. Mogą się ubrać ładnie i tam też wziąć ślub. Bo czemu nie? W sumie skorzystaj. Się możemy wybrać potem na festiwal lata. Gotowi? To idziemy. O, nawet blisko tu mamy, zobaczcie. Z Cheryl. Szkoda, że nie mamy torta. A jest tu jakiś stolik? Niezbyt. Chociaż niby coś tu jest, czekajcie, jakbym kupiła. Wiecie, wsadzimy w torbę i sobie pokroimy. Jeśli się będzie dało, oczywiście. A zaraz zobaczymy. No jazda. I tym samochodem. No, kiedyś może być was stać na lepszy. No, mówiłam, że mamy tutaj blisko. Nie pływaj, broń Boże. Aha, ona sobie została. Świetnie. Ona sobie została. No. Tutaj sobie weźcie mnie ślub. Tak. Ja i moje sterowanie kamerą. Och, tak. Czemu on jest wyższy od niej? O. Już? Koniec? I ten telefon. Psujący całą atmosferę. O, mieliśmy urlop płatny i nie byliśmy nigdy w pracy, ale już mamy ten, nie? Świetnie, rozdech. Nie będę z nikim rozmawiać. A idź sobie weź udział, to będziemy mieli z głowy. O, spełnił ci ślub, fajnie. I chcesz już powiększać rodzinnie. Fantastycznie, moja droga. Zostaw to. Ty sobie pojedziesz teraz na festiwal lata. Tylko... I tutaj się spotkacie jak Chase... skończy. Jak Chase skończy ten... To coś co tam... Coś tam robi. I wiesz co, weź sobie o tutaj... opalaj się na tryskowo, to będzie prawie jakbyś była na wakacjach. Uznajmy, że tak będzie. Trzeba sobie radzić. I tak nas nie stać na wakacje. Chciałby siedzieć na wrotkach. No, w sumie możesz. Nie wiem, ile to u niego będzie trwało, ale... Jak skończy, to do nas przybędzie. No, dajesz. No pięknie. I znowu ci stopa zbadała. O tak, spójrz, oto Cheryl, królowa lata. Oh yes. W sumie ty też możesz potem się opalać na zyskowo. Mam nadzieję, że tobie też wyjdzie. Chwila zwątpienia. Czy to dobry pomysł jeździć na wrotkach w sukni ślubnej? Ach, co tam? Co za różnica? O, i wpadło troszkę pieniążków. Bardzo fajnie. No tutaj widzę, szaleje. Czekając na swojego męża. A już się zrobił wieczór. O, przybył. To niech się opali. Ach, widzę, że się udało. Już nastrójnik zdradza, zanim w ogóle wyjdą, nie? Dawno mi się nie zdarzyło, kurde, żeby mi się nie udała ta planica. Dobra, koniec tego. Wracajcie do domu.
tak w domu. Jak oni wyglądają, oni są prawie pomarańczowi. Cheryl to ma w ogóle skórę pod parę włosów, nie? Może, bo gdzie to jest? Postaraj się, dziecko. Dobrze tam. Będziecie gadu-gadu skuzażnić. O. Ładni są nawet. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Działajcie tam, działajcie. Czy się uda? Co to jest w ogóle? Powiększyć rodzinę. Aha, to chyba się spełni dopiero jak się urodzi. Dlatego już nie... O Jezus, od razu się udało. No dobra. Takie jest przeznaczenie nasze. Nie. Nie, już za późno wyszliśmy stamtąd. Dajcie spokój. Znowu jacyś kosmici nas owijali w nocy. I co on tu robi? No wstają mi o 4, a potem zaraz będą chcieli spać, nie? Nie jedz tego zepsutego hamburgera. Weź lepiej posprzątaj. Ty weź lepiej podaj jakieś śniadanie normalne. O, naleśniki zrób. O 5 rano, bo o 5. O, ona już ma nudności. Hehehe. Jak to za 4 dni zaczyna pracę? Nie no, za godzinę. O nie. O tak, tarzikam sobie, od razu skorzystam. Takie combo. No to sprzątnij przy okazji i weź sobie prysznic. A ty zjadłeś? A co ona zrobiła z tymi naleśnikami? A tutaj położyła. O, no dobra. Ty idziesz zaraz do pracy, a ty nie jesteś już taka głodna. Aha, bo ja ci przestawiłam, a tutaj jest cały talerz. Dobra, Boże, drogi. No nic. Widzę, że jego... A poza... Aha, bo on jest aktywnym simem, dlatego tak go ciągnie do tego sportu. Ale ty idziesz do pracy, czy nie w końcu? O, szkoda, że nie... O, tutaj postawimy kwiatki, o. Na komodzie. No patrzcie, jakie ona ma zachciewajki w tej swojej... Ona chce być stylistką nagle, nie? I lekarzem, tak. I kim jeszcze? To ci zaznaczę, może się uda. Weź sobie zmień na pogodę. Nie pogodę, boż. Zmień na kanał łucharski, tak. Będziemy wbijać jej. Tak, bo ich tutaj brakuje jeszcze dużo. No to cóż, będziesz dzisiaj wbijał charyzmę w takim razie. Jej, mamy 9 poziom gotowania. Możesz się już czegoś nauczyć? O, to przeczytaj sobie. Aha, najpierw wymioty oczywiście. To od razu umyj kibel. Możemy jeszcze pokroić tort weselny. Zróbmy to. Nieważne, że na drugi dzień. Ważne, że w ogóle nie mi się przypomniało i się nie zepsuł. Chodź. W waszej czerwono-białej kuchni. Lepiej późno niż wcale, tak? O, to jest lepsze pragnienie. Aha, po prostu sobie weźmiecie teraz kawałki. No dobra, no. Widzę, że to jakiś truskawkowy. Om, nom, nom. Co ty tu masz? W ogóle zapragnienie jakieś dziwne. Trzeba miski chyba napełnić. Dobrze, że ci simowie o tym myślą. A ty co, już nie masz co robić? Charyzmę masz prawie w koksaną. No to idź sobie ćwiczyć dalej. Ja to chciałabym, żeby jej brzuchy wyskoczył, ale widzę, że to nie prędko nastąpi. Ile masz tego jedzonka w sumie? Jedno tylko pewnie. Nie, 5. No i dobra, to potem dasz. Rozdasz. Słuchaj tabcastu o gotowaniu. I tak, ja chciałam, żeby ona pisała książki. Tylko, że mam stać na kompa. Dobra, zrób bele coś tam. Może koty coś złapały. O, jest takie taniocha. O, on jak zwykle coś ma dobrego. Super. No i trochę kasy wpadło za tego kompa.
także jest dobrze. Gdyby nie nasze koty, to byłoby ciężko, naprawdę. Niech od nas rozpocznie tą powieść i to będzie powieść pod tytułem Idealna Niania. Tom pierwszy. Jak zacząć? Będziemy pisać takie książki, tak właśnie. No i tak właśnie, moi drodzy, nasze małżeństwo młode spędza czas. O, już zaczynamy zarabiać. Tak sobie spędzamy czas i myślę, że będę kończyć powoli odcinek. Chciałam poczekać, aż jej brzuszek wyskoczy, ale no kurczę. Już jest wieczór, a tu nic, nic, po prostu nic, ja nie wiem. Myślę też, że podejmiemy sobie karierę tej edukacji w końcu. Tylko gdzie to jest? Pisanie, praca i profesję. Znajdź pracę. No, żeby jej się tutaj spełniło i zwolniło się miejsce. Bo to się nam przyda. A tu nam brakuje dużo? O, jeszcze bardzo dużo nam brakuje. No, ale kiedyś to na pewno się uda, więc niech sobie to zostanie. Ale miałeś znaleźć. O, wyskoczyło. Edukacja. I teraz idź spać. O, widzę, że tutaj logika będzie nam chyba potrzebna. No, jesteśmy opiekunką na placu zabaw. Co się komu spełniło? A nie, chyba to znaczy, że jesteśmy w ciąży. Tak? Chyba tak, bo się zwiesiła. Zaraz się przybliżymy w ciążowe ciuszki. Chyba żartujesz, że będziesz chodzić w tym. Boże, nie mam słów do nich. Przynajmniej piżama ma już miarę normalną. Chcę córkę. A ona? Ona pewnie będzie chciała syna. Standardowo, nie? Wbiłeś to? No, to idź spać. No, czyli wszystko w sumie jest tak jak chciałam. Wyskoczył nam brzuszek. Więc jest kites majonezy. Nie, nie ma jeszcze pragnienia. Wybrać... Nie będziesz pisarką. O, może to ci się uda. Tobie muszę wyciszyć telefon. Po pierwsze, zignoruj. Co? No dobra. Te zlecenia za pieniądze to ja lubię brać, bo wtedy można troszkę zarobić na tym. Ale tak ogólnie to mnie to denerwuje. Gdzie tu są ustawienia? O, są. Wycisz telefon, o. Nie będziemy tu nic dryndać. A odetkamy sobie te rury w ratuszu już w kolejnym odcinku i w kolejnym odcinku też powitamy na świecie nasze pierwsze bobo. Także możecie dawać na przykład propozycji imion dla dziewczynki i dla chłopca, jeśli macie ochotę. Tymczasem ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa, pa!